się witam serdecznie, jakoś jest w drzewa na Hori, to postanowiłem Wam, że nagram odcinek o linii, że omówię Wam linię od 7 tieru aż do 10, pogram jakieś bitewki, pokażę Wam moduły, jakie można tutaj ewentualnie założyć na ten choke. i sobie tak ogólnie pogadam dlaczego warto, bo uważam, że akurat jeśli zastanawiacie się nad jakąś linią tedeków, to Hori będzie na pewno najlepsza. Do Hori będzie na pewno najlepsza, najbardziej opelinia, jaką chyba kiedykolwiek grałem. Nie no, e, aż tak to nie, ale przykład tej siódemki. Ta siódemka naprawdę do podawania się ogólnie do grania nawet po prostu forfan. świetna maszyna. E, nagrywałem wam odcinek już kiedyś o tym, ale się powtórzę. E, moduły turbo wentylacja plus dosyłać taki zestaw zagramy na każdym czołgu w tej linii, także e, nic nie będę zmieniać. Perki tutaj takie e, rozę tylko 4, by nie było, że wiecie, y, tutaj mamy zbyt dobrą załogę i przez to tak, ten czołg jest taki dobry, Cztery perki, uważam, że to nie jest dużo, każdy tak naprawdę na początek może taką załogę sobie zrobić, y, także po, pokażę Wam perki i tak naprawdę bierzemy się do roboty, tutaj jakiś inżynier, by szybciej jechać, także spoko, spoko, takie połączenie, ramię w ramię jest fajne, zagłuszanie też by było fajne, mm. Jestem delikatnie chory dzisiaj i mnie gardło boli także odcinek będzie nie na tak wysokim poziomie jak, jak poprzednie. Także lecimy z pierwszą bitewką. I dało nam już bitewkę. Ogólnie z tym Tedekiem jest taki myk, że bardzo lubię nim grać na jakimś bliskim dystansie. I zastanawiam się, co ja będę w stanie zrobić w takim matchmakingu, ponieważ dało mnie na ósemki. Bardzo mnie to zastanawiać, czy będę w stanie odbijać jakieś pociski. Na wyższe diary, ponieważ na siódemki, ten czołg naprawdę nadbudówka jest strasznie, strasznie twarda, więc można grać na ten pancerz. Myślę, że mają oni takie czołgi, które mogą mieć problem z przebijaniem, właśnie mojej super struktury, Także pojedziemy na hateczki. Hmm. Uważam, że naprawdę warto wam nagrać taki odcinek, bo myślę, że niektórzy ludzie, nie mówię, że wszyscy, że wy, tutaj, ale niektórzy ludzie nie są świadomi. Jak mocna jest ta linia i ogólnie, jak mocna jest chory dziesiątka, eee, bo no ponieważ te APEKI mm, uważam, to jest naprawdę bardzo chora rzecz. To tak dudni, to, tak du to, tak du to tak mieli eee, i zobaczymy, co będziemy w stanie zrobić na ósemki. Co nie, nie wiem, czy od razu nie załadować Golda czy coś takiego, eee, zobaczymy, jak to będzie. Troszkę mnie garło boli, akurat. To, to może przyznać, że eee, się przeziębiłem jakoś dziwnie. Ale odcinaczek trzeba nagrać. Może nie będę mówić aż tak dużo jak zawsze. Także musicie mi wybaczyć, niestety. I co my tutaj mamy? Tak naprawdę na Mordowni to powinienem dużo spotkać czołgów. Dziwne, że BZ jedzie na Hataki, co? Wow. Nie, BZT. Uśmytiar. Bardzo OPU, Uśmytiar, który mi zginął w drugiej minucie bitwy. No słuchajcie, nie, nie będzie łatwo. Naprawdę nie będzie łatwo ty, to, tą bitwę wykarować. Hmm. Liczę na to, że ktoś po prostu mi z tej góry wyjedzie, tak? Że ktoś popełni błąd i ja nie będę musiał pod to krócić. Dobra. Chyba jednak muszę delikatnie podjechać Niestety, takie życie na to może jakoś zagram Poszukam jakieś przestrzału, zobaczymy jak to będzie Jest z Na tutaj z zawodnikiem myślę, że mogę powalczyć, on też wychylił tak bardzo szeroko eee, Czy ja dobrze widziałem, że mogę go przebić po jazmie? Okej okay. No ta penetracja jak na Tiary tutaj jest Ile na goldzie? 240, nie? 244 peny. 7 To jest bardzo dużo. To jest naprawdę sporo. Stąd właśnie komfortowo możecie się czuć nawet na jakieś wyższe tyele. I sobie je przebijać. Bez większego problemu. I to jest właśnie moc tej linii. Hmm, to jest piątka na traku. Może ją dobijemy. To jest dobity ziomek. I ciśniemy dalej. Nie, no, ten pancer jest silny, jest mocny. Pamiętajcie tylko, by raczej starać się nad... pokazać nadbudówkę. Nie, nie, nie grać tak stylik, to wiecie, na kadłub, ale raczej na tą nadbudówkę, tylko i wyłącznie, No, bitwa nie jest jakaś świetna, e, także niestety, ale no, coś tam zrobię. Zawsze to 1000 do przodu, e, nie ma zera, więc taki plus. Przącimy sobie na taki standardowe, e, i przy okazji, cała linia do chorei ma też bardzo mocne hacki. Także zas zastanawiam się. Czy jeśli nie będziemy... W sensie jeśli będziemy rozdać perki, to czy nie dać sobie e, intuicji? Ponieważ wiecie, tak? Żongl żonglowanie amunicję może się przydać. Patrząc na to, że nie gram na full goldzie, tylko apeki, zwykłe, apeki goldowe heki, e, to może być spoko. To to, to to może się przydać. Liczę na jakiegoś super helkata -hel jeszcze, że go tutaj pofarmimy. E, albo coś takiego. Arciocha tutaj, w tym miejscu. Hmm, Czego działnę? Czy tak? Ukradł mi tę skodą. ja Nie fajnie. Super helcat, jesteś ziomek. Jesteś, I teraz by się intuicja przydała, nie? bo bym mu huknął. I tak naprawdę ziomek by był minus 400, a nie minus 300. E, więc to jest to. W takich momentach się na pewno przydaje. Mamy jeszcze jedną Artę mm, do ogólnie złapania. A książka jest. Ej, bo mnie strzelają chłopy. Raczej zniknąłem już teraz w tym momencie. Ale po dwie tubki mi dali. Po dwie tubki mi dali. I wcale jakoś przyjemnie tutaj nie jest, nie? 1800, jeden flag, Taka no, bitewka na rozgrzewaczkę. Bitewka na rozgrzewaczkę. Może ósemką pójdzie nam delikatnie lepiej. Eee, także gonimy jeszcze za tym Artą. Jak upolujemy Artę, to się zeruje. O, no i no cóż, ni niestety nie udało się. Taka bitewka dosyć śmierna. I myślę, że rozdamy teraz perki na ósmy tier. No w tej bitwie raczej się nie wydarzy już, nie? Nic ciekawego, będzie uciekać Borowik. Jeszcze się odbił, <grym> no widać, że bambi. Dwa fragi, Sł słaba bitwa, ale trzeba pamiętać tym, o tym, że grałem siódmką na ósemki. Myślę, że gdyby była wolniejsza giereczka, to coś by na pewno zrobił w tej bitwie, ale tak, to ciężko. Był to niezły tutaj e damage race, nie? jak ekspo wpadło, więc nie ma tragedii. Dobra i na ósmy tier przerzuciłbym takie same moduły, jak mam tutaj, czyli tą wentylację i, tą, i te turbo. Być może perki tutaj rozłożę troszkę inaczej. Ta ósemka ogólnie jest bardzo ciekawa. Może nie jest tak bardzo OP e, jak Kari, ale też daje radę. I tak naprawdę wrzucenie tutaj HP Boosta też nie jest głupie. Też by nie było głupie. Nie, damy sobie rację. Racje są teraz w innym miejscu i to mi się ciągle myli. Ale tutaj hajki już ma 80 pene, więc myślę, że tak z 8 sztuk, to myślę, że jak najbardziej nam się przyda. Penetracja tutaj na godziku też bardzo OP, e, więc ogólnie pod tym względem maszynka dobra. E, I taki przedsmak e, całej linii to jest moim zdaniem dopiero, bo dziewiątka będzie jeszcze lepsza. Dobra, damy sobie tak, tak i tak. E, na na siódmym jeżeli były 4 perki, tu tutaj damy może 5, a na dziewiątej i na dziesiątce damy 6. Żebyście mieli tutaj e, taki przykład, który się możecie posłużyć. na jest bramisza, damy koncentrację. By po prostu mieć lepszą celność, tutaj tak samo. E, inżyniera, gładką jazdę. Możemy dać homowanie sprzęgłem, ale to myślę, że na 10 tier dopiero pakujemy. Maskowanie się przyda zapewne. O i tutaj jest ciekawe. Ramie w ramie jest fajne, zagłuszenie jest fajne, rozpoznanie jest fajne, więc no ciężki wybór. Może zróbmy tak ten zasięg widzenia dodatkowy też by się przydał, co nie? Też, też by się przydał. Jeśli mam tutaj 5 perków, to rozdobiam to w taki sposób, bez maskowania. Na jednym się mogę to poświęcić. W ja w tym przypadku to na dwóch. Myślę, że będzie OK. i lecimy bitewkę. Dobra, mamy już kolejną giereczkę. Tym razem jesteśmy na topie, więc można tutaj powalczyć jak równy z równym. I na przykład z tym Hori 2. Porównując go do Kari, bo myślę, że to jest chyba jedyna 8, do której to można porównać. No to na pewno nadbudówka jest bardziej papierowa. Na nadbudówkę tu nie ma co liczyć. Specjalnie Kari jest jeszcze tam w stanie coś odbić. Tutaj już niekoniecznie. Nie wiem, czy działo tutaj się różni jakkolwiek. Chyba Kari ma większą alfę z tego, co mi się wydaje, ale mogę się mylić. Także no co? Postaram się jakoś początkowo pojechać na hateki. damy może jakieś peste pesteczki a później ewentualnie bym się przestawił na snajpę. Nie, więc taki jest tutaj nasz plan na bitewkę. By coś takiego porobić. Eee, I co? Lineup mają fajne, ponieważ krówek tutaj do farmienia będzie bardzo dużo. Eee, pozwólcie, że się napiję herbatki, bo kurde te garło to to jest koniec. Dobra, git. <gryw> eee, zawsze później mogę wrócić gdzieś w tą pozycję. I ewentualnie celować na czołgi ciężkie. To też jest jakaś tam opcja zawsze. Ale na początku nie chciałbym kampić tak od razu, e, bez żadnego powodu. E, stanie na sniper, to nie będzie nic ciekawego. A nie chcę, by odcinki były nudne dla Was, także pojedziemy sobie tutaj. E, możemy zagrać zarazem z prawej, jak i z lewej, Ja chyba się zdecyduję na lewą stronę, żeby wiecie, e, by te wszystkie czołgi nie skupiły się na mnie, tak? O, i podjechał jakiś fałek. E, ten kolega nam tak naprawdę powie, czy tu jest snajpa. Bo jeśli on dostanie damage, to będziemy wiedzieć, czy jest snajpa. I chyba snajpy nie ma. Dobra. No, liczyłem, że domu jakąś pesteczkę. Przynajmniej jedną. Byłoby bardzo fajnie, ale w takim razie nie możemy tego zrobić. I musimy się przestawić jednak na snajpiczkę. Szkoda. Bardzo nie lubię takich bitew, które się kręcą w taki sposób. Ale no cóż, trzeba się dobrze. Pozycjonować te odcinki są nagrywane w takiej formie poradników, także po prostu gramy tak, by wygrywać, by robić jakieś tam uszkodzenia. Więc się przestawimy tutaj. E, tą pozycję, nie wiem, czy wam pokazywałem ją kiedykolwiek na odcinku, ale jest naprawdę bardzo OP. Pamiętam, kiedyś esterfałem się chyba tu, tu, tutaj rozłożyłem. Jakby przy wylocie z kopalni, stoicie sobie tutaj i, i celujecie. No i to tyle. Na dobrą nic nie, nie musicie robić, możecie pić albo kawkę, albo herbatkę jak ja Stoicie, celujecie, dajecie pełne pesteczki i, i tak naprawdę to wszystko Więc ja myślę, że jedną ręką bylibyście w stanie tu, tutaj dać akurat z tej pozycji Poziomki i tak będą wyjeżdżać, więc farmimy sobie Herbatki się chyba znowu napije No i taka to będzie bitewka eee... Zastanawiam się, czy opłaca mi się tutaj stać i nie cofnąłbym na bazę, ponieważ na bazę mi tam jedzie bula, jedzie jakieś chory. więc jest szansa, że na nich zrobię damage. A tutaj tak naprawdę to się kończy bitwa. Eee, także spuszczamy, może zrobimy na naszej bazy. I kurczę, nie podoba mi się do końca to, że nie jestem w stanie wam pokazać tak eee, potencjału tych czołgów, całej tej linii. Mm, nie jestem w stanie wam pokazać, jak bardzo mocne one są, ale niestety tak się gra bitwy losowe w trakcie maratonu. No, maraton rządzi się swoimi prawami. Jeździ tutaj tyle zwierzaków aktualnie, że to jest jakiś skandal. peczek, tubka z chłop ma minus zęby, 539 dostał bombę e, potężną i tak naprawdę robi papa. Więc fajna pesteczka, jakie mocne. Oj, gościu, a ty czemu miałeś kraczki? To jest bardzo dobre pytanie. Tutaj sprawiło, że ziomek przodował na hajaka. Interesujące. Oni nie przebijają kawy czwórki po Wazie. Wow. Hehe, <laughs> Wiecie co? Jak widzę, że on się las hajków, to jakoś mnie nie dziwi, że pojechał tutaj akurat. Że, że pojechał czołgiem ciężkim na tą flankę. Jakoś mnie to nie dziwi, tak? Wow. Także piñata z HP e zjedzona. Fajnie, fajnie. I co możemy tutaj zrobić? Ja liczę, że SUV jedzie. No dawaj, na jaju. I raczej ty celujesz w, w dziurę czy się. w mur w chłopie. No dawaj. Zbiera się tam. Zbiera się kumpel. Twardo tutaj ciśnie. No, mamy to. Chyba mamy to. A ja niestety mam garaż. Stara go, Nie w stanie się obrócić bardzo słabe bitwy. Dobra, myślę, że przejdziemy do dziewiątego tyle. może tam będzie jakaś lepsza bitewka. Dobra, a więc mają dziewiąteczkę, tak naprawdę te moduły, które wam pokazuję, czyli wentylację plus dosyłać plus turbo, to tak naprawdę nie jest jedyny słuszny zestawik. Tak naprawdę tutaj można zrobić coś jeszcze innego. Możecie na przykład grać z ulepszonym celowaniem. Mogę wam dla porównania zrobić takie coś, że e, siódemką i ósemką grałem z wentą, tym zagram z celowaniem. Będziecie niestety mieć gorszy kamuflaż. To jest to, o czym musicie pamiętać, że bez wentylacji wasze perki też dostają mniej, nie są aż tak e, skuteczne po prostu. Więc damy tutaj dla testu. Wiem, że kilka osób... Czemu klikną mi się te paliwko? To jest podejrzane. Wiem, że kilka osób gra w taki sposób na hori. Wiem, że na pewno Orze gra w taki sposób, więc przetestujemy. Mamy tutaj jeszcze większą penetrację, ponieważ tutaj mamy e, aż 90 peny, więc to już jest grubo. To jest gruba pęka jak na Heki, które nie, nie są heshami. Więc tutaj rozdamy już 6 parków moim zdaniem. Sześć parków już tutaj mamy. Praktyczność na randoma się może przydać. Zwiat też by się przydał. Więc zastanawia się, albo to, albo zwiat. Być może... Ze względu na to, że nie mam wenty, to dałbym zwiat. Jak dengram z wentylacją, to bym mógł sobie tutaj pozwolić zagrać bez tego. Damy koncentrację, damy strzał z biodra, da damy zbrojemistrza takie trzy standardowe perki to jest oczywiście bia, kamo i naprawa, e które tutaj bym rozłożył. Inżynier, dobra, albo w taki sposób, albo w taki sposób. Dobra, tak, tak mi się chyba nawet bardziej podoba. Także takie perkunie. Tutaj tak samo, zagłuszenia, oczywiście ramię w ramię I teraz tak się zastanawiam, czy zrezygnować z zagłuszenia kosztem rozpoznania, czy po prostu Mieć wywalone na to, raczej wywalone Zostawimy to tak i myślę, że możemy lecieć z w Perki też takie na ładowniczym Czyli jak na poprzednim tierze, tylko że z maskowaniem I, i lecimy z No Dobra, mamy już kolejną bitewkę I na przykład z tym Hori 1 już jest o tyle lepiej, o tyle przyjemniej, że mamy nie dość, że Lepszą alpę, ponieważ tutaj mamy 650 uszkodzeń na strzał. To jeszcze ponadto nadbudówka też jest o wiele lepsza. Więc my, tak naprawdę, będziemy w stanie sobie znaleźć jakąś fajną po yy, pozycję w mieście na wieżę. Tam, tam są takie schodki, jedne, yy, na których na pewno każdy z Was chociaż raz w życiu grał i może tam sobie porać. Yy, więc to już jest na, na pewno duży plus. Dziesiątką. Jak i zaraz w dziewiątką, możecie tak już grać na pancerz. Oczywiście na czołgi, które nie mają jakiejś wiecie, niebywałej penetracji, nie na jakieś e-trójki, na jakieś jagody, które tam mają w okolicach 400 stopeny, ale jak najbardziej na takie czołgi, e, które mają cery 325 penetracji, załóżmy, tak? Wtedy Wy naprawdę jesteście w stanie podbijać. Stąd, zwłaszcza na 8 tiery, warto sobie takim Hori pograć e, po prostu bliżej dzięki czemu możecie zarobić więcej damage'u, dzięki czemu właśnie będziecie mieli też dostęp, by po prostu szybciej ten damage klepać eee, i nie będziecie tak zależni od tego, czy ktoś po prostu wychyli, czy też nie, więc to jest fajne eee, ja lubię takie czołgi, lubię taką platformę, mimo że nie jestem jakimś wielkim fanem tego Hori, to uważam, że naprawdę dla wielu z was może się to spodobać stąd postanowiłem, że wam nagram taki materiał, ponieważ warto, co nie? Warto tutaj widzów zapoznać z różnymi takimi maszynkami tutaj ja zawsze niszczę ten murek sobie ponieważ dzięki temu mam tutaj taką szparę e, przez, przez którą po prostu spotuję czołgi dojeżdżające do miasta i dzięki temu mogę sobie na przykład wkleić jakieś tam pesteczki e, więc to jest fajne pod tym względem czasami ktoś zabłądzi dzięki czemu tutaj można dać tubkę e, oczywiście też jeśli gracie czymś szybszym to to się zwłaszcza sprawdza, no tutaj tym miałem farta, że jakiś Emil jeszcze Zabłądził, nie dojechał do tego miasta, więc przyjemnie, fajnie, elegancko Daliśmy tubkę Same te Apeki mają na tyle dużą penetrację e, Już te podstawowe Apeki, że z golda wy tak naprawdę nie musicie walić Ponieważ różnica między Apekiem podstawowym a Golden to, to jest No 30 penny, Ale no już e, 290 penetracji To jest bardzo dużo i to jeszcze na Apeku I przy okazji macie tak duży kaliber, ponieważ kaliber tutaj jest spory i ponadto te właśnie apeczki, więc normalizacja jest fajna Normalizacja jest przyjemna No i po prostu czekamy tak, jesteśmy wcelowani, jesteśmy cierpliwym chori, cierpliwym gr graczem Tedeków, Więc musimy sobie wyczekać ten damage, no bitewki w tym odcinku nie były jakieś e, Świetne, więc coś tutaj by się przydało porobić co nie e, Ciekawe czy odbiję e, Odbiłem bardzo uczciwa walka. Ja ślim zapeków, Ją ja śladam zapeków, świetnie. I to jest właśnie to, o czym Wam wspomniałem, czyli ta nadbudówka odbija. Jakby tutaj macie rzeczywiście przykład tego, że możecie tym czołgiem pograć na pancerz. I to nie jest wiecie, coś w stylu, o, że raz na jakiś czas to odbija. No, tylko rzeczywiście to sporo linka ta, ta nadbudówka, że to jest rzeczywiście sporo linka Możecie mi na przykład napisać w komentarzach, kto z Was będzie badać tę linię. Bo jestem ciekawy. Kto, kto tutaj z widzów to zbada A bo tutaj taki próg jest jakby w który nie wchodzi z dmg Przez które w sensie nie przelatują pociski zapomniałem To to muszę przyznać że zapomniałem o czymś takim Ale mam, na mam nadzieję że on błąd popełni za chwilę cofnie no jeszcze troszkę No jeszcze 2 centymetry. Wow On bardzo nie chce cofnąć co chyba kumpel nie no, przesada. <grymne> o, dobra, chyba muszę skrócić delikatnie. Bo obawiam się, że nie będzie demeldziów często, że tak właśnie się czaje. Ale też fajnie się już zbiera ten czołg, nie? Nie jest to taki klocą z osoby, pestunia, bomba, bum bum, bombowo, także fajnie. Mamy Koncepta. Koncepta na ucieczce chyba nie złapiemy niestety. Na T95, gdybym wychylił. On chyba szczelił. Wygląda, jakby nie miał pesteczki. na O kurde, dwa placki przyjechały placki. Zostawcie mnie tutaj. Nie szczepione to chyba wi widać, że jakieś agresywne takie. Eee, Spróbuję sobie sklepa zrobić. Później jak duża to jest pena? że ja jestem w stanie. Tym chori przebijać E50 po górnej płycie. A E50 tej górnej płyty nie ma aż tak papierowej. Chyba dostanę za 700. Eee, tak. Wiedziałem, ale 4000 już mam. THP HP jakoś mi się specjalnie nie przydały tej bitwie. Więc jakby nie ma tragedii, jest ok. Gdyby szczelił jeszcze jeden yy, bocik, to myślę, że damy kolejną pestunię, Ale widzicie, że już tą dziewiątką naprawdę czuć. Czuć moc, że to jest Tedek, a nie jest to taki. Chłopiec do bicia, więc naprawdę robi robotę, robi wrażenie. Ta maszynka, kolejna tubka, to jest Pluton. Nie, nie to nie jest Pluton, bo zagrali jak komplex Plutonu, co nie tak, tak troszkę przynajmniej. Razem za rączkę pojechali, nie, wywóz miasta robią. No, aż się boję tutaj zi ziomeczka, nie? a się boję tutaj o, o własny czołg, że za chwilę w garażu wyląduje. Hmm, niestety, ale ten koleżka chyba będzie chciał. O, strzelił, co? Wyglądało to troszkę tak, jakby szczelił. Także wyjadę sobie Damy pełną pestunię po właziku. No i tym tak naprawdę nie da się odbić, nawet gdybyście grali Tylko i wyłącznie bez golda ee, I właśnie te pociski mi się skończyły Nawet gdybyście grali tylko i wyłącznie bez golda, to myślę, że i tak nie ma możliwości się odbić Od jakiegoś czołgu, ta pena jest tak duża, jest tak naprawdę chora ten Chory jest chori że klejcie praktycznie ka każdą pestunię Tego meczka poceluje bombę, o się odbiłem, ale niefortunne to było i chyba ginę od koncepta, nie? Ta. Także 5000, nawet niezła bitwa muszę przyznać, że nawet w porządku i myślę, że przejdziemy teraz do bitewki 10 tira. Dobra, mamy już bitewkę e, moduły miałem tutaj dosłownie takie same jak właśnie na poprzedniku, jak na Hori 1 to tak tutaj na Hori yy, hukniemy sobie Moduły perki takie same Więc pojedziemy sobie gdzieś być może w miasto Zastanawiam się gdzie chciałbym zagrać tym czołgiem tutaj penetracja jest ogólnie powalona Tak naprawdę Na dobrą sprawę mógłbym tutaj też grać bez godzika Ale że jest to dziesiątka, No to pykam zawsze na fullu bo wiecie by robić fajne wyniki to czasem warto maksymalizować tę penetrację, by się nie odbijać jakoś głupio, ale pęka tu jest akurat powalona. 360 peny na APK-u. To jest taka penetracja, że praktycznie nie da się odbić. Ja się odbijam ogólnie tym Hori, tylko i wyłącznie w momencie, gdy celuję po x-spotach. Tak, serio. To jest mój bardzo duży minus, że ja nie jestem nauczony, do grania z taką penetracją. Serio, bo jak wy po prostu celowalibyście gdzieś tam e, dosłownie po froncie wieży, czy po górnej płycie wielu czołgów, to większość ciałów by wam wchodziła. I sam ten Chori e, też ma jeden zasadniczy plus: Ma bardzo dobry pancerz, ma bardzo dobrą nadbudówkę, więc możecie sobie tutaj podbijać już co nieco. I to też jest fajne buteczek do 100 tupka. Butek ma ogólnie dobrą panę. Tam jest 350, także delikatnie się obawiam tego zawodnika i musimy tutaj uważać, co nie? Mamy niby dobrą pozycję. Mmm, tylko będzie trzeba kombinować, by jakoś głupio w bok nie dostać pesteczki ale taki koń na pewno się będzie odbijać. to, to jest to, co wam tłumaczyłem. Takie czołgi z, z penetracją super konia który ma tam chyba 325 penę, to nie jest dużo. A ja go walę gdziekolwiek. No dosłownie, nie muszę go strzelać po włazie, nie muszę go strzelać w ten taki poddziałem, taki pierścień wieży. Celuję go gdziekolwiek, walę go po jarzmie I, i to jest właśnie te chory, że się wy gdziekolwiek i wam to wejdzie. Wam praktycznie każda pestka wejdzie. Stąd dla mnie ten czołg to jest delikatne nieporozumienie akurat. Bądź nawet bardzo duże, a nie, a nie delikatne. O ten Snapa od y, 4. Fajnie, miło, przyjemnie. <laughs> Zawsze lubię Snapa dostać. Mm, piękne. Ten koniec zły na mnie jakiś. A4. I co oni tu kombinują? Włótek coś kombinuje. No ten kunk nie ma łatwiej gry, co? Na mnie. No niestety, koleżko. E, to wygląda troszkę tak zapowiada, jakby ta jagoda chciała tędy wychylić, co nie? Tak, tak, tak. To, to właśnie tak wyglądało, więc damy tutaj koledze tubkę. No i widzicie, że to chodzi, co nie? Chori chodzi, chodzi. 4000 uszkodzeń już teraz. Znam kilka osób, które mają piątkę plus na tym, więc jakby nic dziwnego, nie dziwi mnie to. Ja tym osobiście dużo nie grałem, tylko tyle co parę bite. Po prostu stwierdziłem, że ten człowiek jest zbyt obrzydliwy, bym nim grał, jakoś więcej. A, ale tak to wygląda. Jeśli szukacie jakiejś po prostu OP -e maszynki, to serdecznie polecam. Eee, dobra, uf, ale mnie farto, że on mi tego nie dał. Tutaj prawdopodobnie wyjedzie Polak. Z tego Polaka bym pocelował. Albo wyjdzie z okna, albo wyjdzie tutaj za rogu. O, właśnie. Ajaj, tam chciałem, powiecie, tym wizjer kierowcy, by dostał tubkę. Szkoda, że to nie weszło. Akurat ponieważ mógłby mieć minus 700 HP. Szkoda, szkoda. Może jeszcze raz się pokusi. Znając moje szczęście. To, ale ty kurde jesteś szp, szprciulach fiu fiu fiu, obejtuje mnie tak na kadów. A ty kurde gałganie. E, miałem mówić, że znając moje szczęście, to, to dostanę Snapa od tego Polaka akurat. Jestem jakiś przeklęty ak akurat na te Polaki. Bardzo często snapy zbieram. O, odbiłem. Ej, naprawdę dużo uszkodzeń odbiłem w tej bitwie. Ej, zobaczymy po samej bitewce jak dużo byłem w stanie odbić, bo to jest bardzo ciekawe. Ej, no myślę, że około 2-3 tysięcy to na luzie. Kolejna tubka i 5,5 tysiąca uszkodzeń. Może jeszcze dobiję tego, Isa, może zdążę go dziabnąć gdzieś tam, smirnoć po plecach. 5,700 i to tak naprawdę bez żadnej presji. Na totalnym ludzie pojechałem na nasy, wyklikłem, także odpowiednie pozycjonowanie e, tą linią na pewno pomaga. Tak naprawdę każdy, człowiek z tej linii, jesteście w zagrzeć w taki sposób, jak ja w tej bitwie, czy nawet w poprzedniej bitwie na, na Autosledzie, czyli na nadbudówkę. Na ten pancerz oczywiście musicie po prostu pamiętać, że to nie są nieśmiertelne czołgi, to nie jest etulójka, która ma powaloną nadbudówkę, to jest po prostu dobry pancerz. To jest dobry pancerz i tyle, ale trzeba uważać, bo czasami jakąś penetrację polosuje, to możecie się zdziwić. Także taka to była widewka, taki to był odcinek. Mam nadzieję, że lubicie materiały z, wierz... z, wierz... z wierzchołku drzewa, z umówienia całej linii. Mam nadzieję, że to docenicie i zostajecie łapkę w górę, a ja się aktualnie żegnam, także trzymajcie się i życzę dnia.